Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Istota modlitwy to uświadomienie sobie miłości Boga do mnie i moja odpowiedź w całkowitym poddaniu się tej miłości. Kiedy wypełnia mnie uwielbienie Boga, osiągam najwyższe spełnienie. Bo modlitwa jest uwielbieniem, modlitwa jest aktem najpiękniejszej miłości, wyrazem tego, co człowiek odczuwa, co przeżywa w odniesieniu do Boga. Dopóki chcę coś osiągnąć moją modlitwą, dopóty będę przeżywać rozczarowania. Na pewnym etapie nie dostrzegamy pożytku modlitwy. I wtedy mamy pokusę z niej zrezygnować. Niejednokrotnie otrzymuję takie listy. Po co się modlić? Tyle lat się modlę, skoro nie otrzymuję tego, o co proszę. Modlitwy nie można oceniać w kategoriach jej przydatności. Można ją rozumieć jedynie jako całkowite poddanie się bez chęci osiągnięcia czegokolwiek z jej pomocą. My się nie modlimy dlatego, żeby przede wszystkim coś otrzymać, ale na pierwszym miejscu, żeby oddać chwałę Panu, uwielbić Boga. Na modlitwie jesteśmy dla Niego, a nie dla załatwiania naszych spraw. I ważne jest to, że jakość modlitwy nie zależy od ilości słów, od formuł wypowiedzianych, lecz od tego, co się dokonuje w sercu. Stąd warto się zastanowić nad tym, jakie pragnienia kieruję do Jezusa. Jakie jest zasłuchanie w Jego Słowo? Bóg w czasie modlitwy uczy mnie, a ja jestem Jego uczniem. Uczeń, gdy słucha i wypełnia słowo nauczyciela, modli się. Dlaczego my powinniśmy rozważać Słowo Boże w ten sposób się modląc? Bo najpierw trzeba usłyszeć Boże wezwanie. Modlitwa jest odpowiadaniem Bogu na wezwanie. Modlić się nieustannie to żyć duchem słowa. To pragnąć tego, co jest pragnieniem Jezusa. A zostało przeze mnie na modlitwie poznane, usłyszane, umiłowane. Zobaczmy trwanie w dobrych pragnieniach, w dobrych myślach. Jest nieustanną modlitwą. Kiedy ja pragnę tego, czego Bóg pragnie, to jest nieustanna modlitwa. W modlitwie Ojcze Nasz zwróćmy uwagę choćby na te słowa. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Tracimy z oczu Boga Ojca, ulegając pokusie. Ona usiłuje zająć miejsce centralne. Nie potrafi żyć na obrzeżach naszej wrażliwości, naszego ducha, lecz w jego centrum. Jezus nie mówi, byśmy byli pozbawieni pokus, ale byśmy im nie ulegli. Zatem możemy powiedzieć, że modlitwa jest walką. Modlitwa jest
nieustannym wybieraniem przez człowieka tego, co Bogu miłe, co doskonałe. Pokusy są jednym z wielu bodźców mobilizujących do wewnętrznej walki o głęboką więź z Bogiem. Bez pokus nie ma walki. Jeśli nie ma walki, nie cenimy sobie tego, co przychodzi z łatwością, bez naszego utrudzenia. I to, co łatwo przyszło, łatwo też stracić. Łatwo oddać, pozbawić się. Pokusy uświadamiają nam, jak wiele możemy stracić przez zły wybór. Nie ma decyzji w życiu człowieka, które nie miałyby wpływu na jego życie, na jego samopoczucie, na wzrastanie lub upadki. Zobaczmy, pokusy i złe ich rozegranie prowadzi do tego, że my się źle czujemy. Chodzimy sfrustrowani, czujemy się przegrani. Pokusy mają wpływ na to, jak się czujemy. Ale są one także nośnikami informacji o nas samych. Odsłaniają przed nami to, przed czym my uciekamy, na co reagujemy lękiem, albo też nie chcemy spraw koniecznych rozwiązać według zasad wiary w Jezusa. Najważniejsze w tym jest, abyśmy nie ulegli pokusie, nie zaś abyśmy byli ich pozbawionymi. Pokusa to jest czas, w którym my możemy dojrzewać do nieba. Zobaczmy, tam gdzie pokusy, tam jest droga oczyszczenia człowieka. Oczyszczenia z tego, czego on sam dobrowolnie nie chciałby się pozbyć, czego nie chciałby stracić. Modlitwa nigdy nie może stanowić części mojego życia. Nie może być próbą przekupienia Pana Boga. Panie Boże, ja to zrobię. Ja będę uczestniczył w niedzielnej Eucharystii. Ja będę się codziennie modlił, ale proszę, daj mi to. Nie mogę się modlić, o ile nie zaangażuję się całkowicie. Tam, gdzie modlitwa, tam powinno być przede wszystkim nieustanne nawracanie się. Trudności związane z modlitwą wynikają najczęściej z tego, że człowiek nie chce się w nią naprawdę zaangażować. Niektórzy mówią, odmawiam modlitwę, czyli zwracam się do Boga określonym tekstem. Czy w tych słowach, które mówię do Pana Boga, jest mój umysł, serce, moje emocje, moje ciało, moje pragnienia? Czy wszystko jest podporządkowane tej osobie, która jest w moim życiu najważniejsza? Kiedy nie chcę Bogu całkowitego dać całkowitego dostępu do siebie, kiedy odmawiam spełniania Jego poleceń, wtedy moja modlitwa jest jałowa, pusta i czyni mnie człowiekiem nieszczęśliwym. Stąd warto sobie postawić pytanie, czy modląc się przede wszystkim chcę załatwienia moich spraw, czy też przede wszystkim na modlitwie pragnę uwielbienia Boga ponad wszystko i wszystkich.